Siemaneczko, ja jestem Wypadem i witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie opowiadać o soję mazokowcem. Mianowicie pożyczyłem mazokowca od mojego byłego szefa. Mam z nim kontakty. Tak pożyczył mi. Pamiętacie, może był kiedyś na kanale taki odcinek z Żądiewem 6930 bodajże, jeśli nie mylę. I właśnie z tym Maku. Właśnie to jest pożyczone od niego właśnie sprzęt do tego szefa. Pytałem się, bo chcę właśnie kupić sobie bezrokowca, aż to mówiłem w poprzednim sezonie, będę właśnie dążył do tego, że właśnie bezrokowo iść w tę uprawę. No i tak było to dogadane, że zadzwoniłem do szefa, spytałem się, czy byłaby możliwość użyczenia bezrokowca. Mówi, no przyjeżdżaj, mówi, tylko że mi ten kras może ci puchnąć. No, na razie jakoś tam daje radę, może nie jest maksymalnie jakoś ustawiony, ale jakoś tam daje radę, zobaczymy jak to z kopinania wyjdzie. Właśnie. Po prostu chcę zobaczyć, jak to będzie monotomatycznie, tak powiem. Żeby nie było, wiecie, cały czas orka. I to wszystko, chcę zobaczyć bezrokowcem, jeśli mam taką możliwość. Tylko na pewno będę chciał kupić bezrokowca, to będę chciał go kupić oczywiście mniejszego, tak? To jest tylko wam teraz testu, czy taki bezrokowiec u mnie się sprawdzi właśnie pod swoje. Jeśli się sprawdzi, no to ogólnie będę celował to, żeby już na następne prace typowo już można powiedzieć letnio-jesienne taki bezrokowiec leciał na nasze gospodarstwo tutaj. Tylko mówię 3 metry, tak samo model jest 3-metrowy. Zobaczymy, czy tak to wypali właśnie ten plon. Mam nadzieję, że źle nie będzie. Trzeba testować, trzeba sprawdzać. Miałem ogólnie wziąć bezrokowca na to, żeby wyprawić sobie pod kukurydzę, ale mówię, zobaczymy, jak to pójdzie pod tymi właśnie pod tym poplonie. No i na razie nie ma jakiejś zbytniej tragedii, podobno pasowałoby to bardziej. Miałeś tu potężowany i dopiero bezrokowcy wjechać, ale mówię, to może być, może będę koło, bo może to się później zapichać, więc my zobaczymy na razowe. Na razie jako tak, to wiadomo, gdzieś tam są porażki później do tej uprawy, ale nie ma jakiejś tam zbytniej tragedii. No tak naprawdę fajnie leci, bo leci mi 12 na godzinę, mimo wszystko, to naprawdę powiem szczerze, no nie ma jakiejś tutaj zbytnio takich problemów, jakby się mogło spodziewać po tym. Więc no. No i zobaczymy. Nawet wstępnie można powiedzieć, z filmu dowiadowałem się właśnie tego klasa, właśnie bezrokowca. I mówili, że no mieliby takiego mniejszego bezrokowca właśnie typowo tego klasa. A gdzie to? Wiadomo, teraz trzeba sprawdzić, jak to będzie wyglądało pod względem tego, jaki wzrost roślinny tu będzie, tak? Dlatego właśnie chciałem bezrokowcem, chciałem pługiem robić to. Nie ukrywam, załatwiać sobie trosko, ale nie no, patrzyłem sobie, mówię, za dużo roboty pod tym względem i wiem, że to spłoram, pouprawiam, podasiewam to wszystko. No to wiadomo, że to być może by było zbyt długo pod względem teraz całej tej roboty, a jest trochę tego do zrobienia. O, coś się FPS-y spadły. Nie wiem, co się stanęło. Ale ma ważne. Miał być bez orkowa zrobić. Tego nie ukrywam. Chciałem, ale mówię, no z tego braku czasu to mnie już nie ryzykuje i biorę mazurkowca uczniowego szefa. No i fajnie to na razie wygląda. I tak. Co zrobiłem sobie jeszcze między nagrywaniami? Ogarnąłem sobie, przyciągnąłem sobie łąki. Wiadomo, dlatego teraz, żeby cośkolwiek robić w polach, to trzeba było można tylko jedynie przygotować go pod siew folii. No bo tak, że to jest tak, jest mocno mokre, też nie chcę byle czego nawieść właśnie. Znaczy bardziej spasować, nie wiem dlaczego. Więc postanowiłem jeszcze niech jeden poleży.
Są takiego mocnego nie ma, więc myślę, że to też jakoś tam krzywdy taki zbytnio nie zrobi, nie przysłuży tego, że to zbytnio. Będę chciał raczej wszystko pasować razem, bo wiadomo, raczej będę oscylował w to, żeby pewnie belki poszło. Bo jednak mamy trochę tych pryzm, gdzie trochę mamy dwie pryzmy. Jedną siarą kieszonki, drugą mamy pryzmy. I wiecie, no teraz fajnie by było zrobić belki. Wiadomo, to jest koszt troszeczkę większy, tak? Pod tym względem, no ale jak muszę zrobić siano, muszę zrobić żytora kieszonkę, więc postanowiłem, że tak pewnie zrobię to w belki, bo nie troszeczkę wygodniej, a jeśli będzie można, to pewnie je też sprzedam na nadwia, który będę miał. Na pewno jakiś tam nadwia tego będzie. Bo naprawdę myślę, że tam tego, że to powinno być dość sporo. Mam nadzieję, troszeczkę się wzbogacić i jakoś tutaj sobie dawać tutaj jakoś ale finansowo, no bo tych pieniędzy widzicie na koncie zbytnio bogaty nie jestem, mam niecałe 5 tysięcy, no 5 tysięcy dalej to co to jest 5 tysięcy? Na szczęście wiecie, mamy to, że mamy kupione już paliwo może nie na cały sezon, ale na te pół sezonu powinno nam starczyć tego paliwa a może na cały sezon zobaczymy jak to jest po finale, widzicie 2,5 tysiąca litrów mamy samochód nie mamy diesel po benzynie. Znaczy, blizn mamy, ale tak tankujemy go tutaj. No tam przyjmiemy do paliw. Patrzy się na to, żeby było w, lepiej być. Mieć to w zbiorniku, typowo do zbiorników, niż powinno nam jeździć. No bo zamawiać też znowu 2,5 tysiąca litrów. Właśnie paliwa. Więc tak to właśnie, proszę Państwa, jest ogarnięte. Więc myślę, że jednak nie jest tak źle. Jednak paliwa troszeczkę nam poszło, potem poszło 16-15 tysięcy też nie tyle zapaliło tam. Więc tak za mało to nas tu nie kosztowało. No dobra, tak fajnie, bo ta idzie, patrzcie, no coś pięknego. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Tak pójdąc od tego. Czekajcie, ja wam zaraz pokażę o co mi to mam. Patrzcie. Jakiś mazokowiec był od tego, że nie było chwastów. Teraz tam widzicie, chwasty są tak czy tak. Nie wiem co się stało, czy aktualizacja jakaś topalnia weszła i mi trochę podnieciła. Coś, nie wiem. Trochę to dziwne, no ale co zrobić? W czadzie jednak to też będzie pyskać. No, nic się na to nie poradzi. Takie życie, proszę Państwa. Mam dzisiaj 16 lipca roku pańskiego, jak to się mówi, jak to Krzysiu mówi z Matki Soares. My na to nagrywam. Więc 4 dni bodajże mieliśmy przerwy, miałem przerwę od nagrywania. Więc mogę mieć troszeczkę problem z tym, że mieli się wdrożyć z powrotem. Ale myślę, że nie mieli takiej krzywdy, nie mieli tak źle. Pod tym względem. No bo mam ogólnie 16, ja już to nagrywam, bo jest ten 3 lipca. Więc to też nie ma jakiegoś tam tragicznej tutaj rozbieżności. Chciałem troszeczkę więcej, bo nagrywam, ale tak. Jak był weekend, no to przyjechała rodzinka, grill. Wiadomo, gdzie dopiero odjechali. Teraz jeszcze w poniedziałek znowu ognisko, to znowu oczywiście goście, to znowu jak nie usiadł, nie wolę, chyba wiadomo, że jeszcze mam dzieciaków tutaj, ale mi się ta 22 to jeszcze jest taka godzina późna, żeby nie usiąść i później nagrywać, bo taką myślę, że 17 lipca, czyli pewnie dzień później to będę nagrywał do odcinek. To prawdopodobnie się okazuje, że dzieciaków o siebie, więc myślę, że troszeczkę prędzej sobie to ogarnę temat. Taką cichą nadzieję, a czy tak będzie, to się zobaczy. No bo chcę tam po prostu ciągnąć sobie do końca wakacji, no i do końca farminga, tak? Tak można powiedzieć oficjalnego. Pewnie 25, tak? No i ogólnie później też prawdopodobnie. Ciągnąć, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak? Dlatego też tak sobie dzisiaj pomyślałem, jak sobie to ogarniamy kuźwa. Jest starczy jest sezon, że są żniwa. Przede wszystkim żniwa. No kosy to jeszcze tam ten, ale przede wszystkim żniwa. Już nie każdy teraz siedzi.
czy kompas. I no i teraz tak sobie myślę, na klasach kupiłem. Może nie w odpowiednim momencie teraz. No bo jednak patrząc na to, kto będzie teraz siedział i patrzy na ten odcinek z klasem. Tego kupiłem. 3 odcinki temu. Bodajże. Więc ciekawe. Tylko wiadomo, kupiłem, żeby też się fajnie dało łagalniać ten temat. W tych polach, no pan, 280 tysięcy cały zestaw. Mi kosztowało 280 tysięcy kosztowało cały zestaw, czyli Bóg. I właśnie ten klas, no ale patrzę, no to jest coś pięknego. Ten klasik. Co jak co? Już mówiłem, że będę dążył do takiego klasa, żeby się kupić takiego coś mniejszego. Nie wiem, 80 koni to nie wiem, bo to psa było, ale tak 120 koni będę coś mniej więcej szukał. Będę chciał kupić. Bo naprawdę te klasy mi siedzą. U, ole, nie. Wirtualny tak niekoniecznie, ale mówię, że jak najbardziej te klasy mi tu no, pasują po prostu. Więc będzie ciekawie. W zależności jak to będzie ugadane. Bo mam nadzieję, że kupię takiego drugiego klasa, ale już nowego. No ale wiadomo, teraz to co chciałem już na razie na tym sezonie mogę powiedzieć. Na razie osiągnąłem, czyli mam ciągnik wypadek już dużej mocy, bo 165 koni tu już jest ciągnik naprawdę na razie aktualnie no dla mnie dużej mocy. No może później to będzie tak stosunkowo małym ciągnikiem, ale to wiadomo. Z rozwojem idzie to też, że będą potrzebne mocne ciągniki. Zwykle duże maszyny. A na razie raczej ten ciągnik będzie naprawdę no, długi czas będzie raczej. A też teraz chciałbym czynić inwestycje związane z domem. Czyli chcę postawić sobie dom. Tutaj. Nowy. Nowe budownictwo. Znaczy nowe budownictwo. No po prostu nowy omiar sobie postawić. Tak można powiedzieć. Nie wiem. Może zobaczyć. Nie będę ci kosztować. Będzie, ale myślę, że bańki. Nie chciałem tego zaciągać w kredycie, no więc myślę, że to będę chciał zrobić po prostu za gotówkę. Na razie ziemi też nakupywałem, więc myślę, że chociaż ten sezon będzie już bez kupywania. Tak mi się zdaje, chociaż umieścę się w sklepienia na kalejdoskopie. No i teraz spół też raczej nie będę co zbiorę, raczej nie będę ruszał na poczet maszyn czy czegoś kolejnego, tylko bez okopca będę chciał i siemnik kupić. No tylko to. To jest zamysł właśnie, bo bez okopca będzie znowu klasa. Siemnik włączył też do klasa, bo jednak też nie chcę, żeby ciemnik stał. Będę za tyle pieniędzy stał, nie wiem, jeździł sobie w kościakach powiedzmy. Tylko po prostu czymś konkretniejszym. Zobaczymy jak to sklepina nie wyjdzie. Myślę tak siemnik plus bezrokowiec miał nic jak 80 tysięcy. Coś w tym stylu powinien wycisnąć, więc no na razie chociaż wiem, że chłopaki tu właśnie tutaj klasa B. Oni bardzo fajnie mają sprzęty. No i siemnik znaleźli. Ok, mam za 37 tysięcy. Powiem szczerze, no idealny pode mnie. To nie muszę się dowiedzieć. Po prostu trzeba by dali kredyt. Taki może nie fabryczny, bo raczej nie wiem, raczej wątpię, że pod kredyt fabryczny dadzą mi taki sprzęt. Ale zobaczymy. Taki silnik używany. Ale no, pan koci mnie ten silniczek 3-metrowy na bronie aktywnej. Tak samo, tylko że 3 metry. Ze ścieżkami, ze wszystkim. A czy będziemy ścieżki robić, to zobaczymy. Najpierw to trzeba przeprowadzić, znaczy dogarać się i doprowadzić. Czy to będzie miało ręce i nogi. Bo raczej teraz będzie taka akcja, że na następnym odcinku to będzie już będzie pasowanie. Taki mam pewnie zamiar. Właśnie. Wziąć i pasować wszystko. No i zobaczymy, czy to wypali, jak nie da sobie dobiorę jakiś kredyt. Ty się mi kupię. Sobie. No po prostu, żebym już mógł troszeczkę bardziej sobie już kombinować, bawić się pod tym względem. Zobaczymy. No to wypali wszystko.
No tak patrzę, że faktycznie zaraz pół wakacji wam to minie. Co jestem naprawdę w szoku. Ten czas leci. Znaczy 23 lipiec już był. W tym. Jakby to oglądacie, naprawdę jestem w szoku. Więc myślę, że tak jak był plan zrobiony. Przepraszam. Że tam do tego 29, 30 muszę ponagrywać. Być może się uda. Bo szwagier przyjeżdża, też się dzieciaków pilnować i tak dalej, no to wiadomo. No nie będę siedział i nagrywał, ale wieczorkami sobie jak najbardziej mogę usiąść i ponagrywać, tak? Ale zobaczymy, jak to będzie, gdzie. Może się przyjedzie, szwagier przyjedzie ze środku. 2 dni prędzej. Przed wyjazdem chyba w górę, tam bodajże chyba był. Więc nie pamiętam dokładnie już. Momenty trochę w głowie. I wtedy będę pewny, że codziennie będziemy te odcinki mieć. Myślę, że w tym tygodniu, w tym oglądacie, już jestem, albo będę, albo już jestem po żniwach. Taką mam nadzieję, aż tak wyjdzie. No zobaczymy, bo liczyłem właśnie tego dnia, co nagrywam. Właśnie dzwonić o księcie, czy by udało się na sobotę, ale nie za mokre zboże, spuma też nie jest za spuma. To nie ma sensu, trzeba ten tydzień jeszcze poczekać, bo tych deszczach naprawdę no nie jest taki rewelacyjny to wszystko. Żaden tam ten tydzień poczekać, zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie, czy w ogóle coś z tego będzie. Z tym wszystkim. Więc na pewno jakieś tam racje, a może racje takie nie, no szoce na pewno jakiegoś będzie ze żniw. To na pewno, jak zawsze coś patrzę właśnie z gospodarstwa typowego. Były sianokosy przecież robione, były tam jakieś inne prace, na pewno też będzie talerzowanie, sprężynowanie, kultywatowanie, drapanie, jak to się nazywa. Się nazywa, ktoś inaczej nazywa, o to chodziło, Maciej. Batowne kultywatorowanie. Zaszczę się będzie po ścieńskach. Później jeszcze talerzowanie. Czemu tak? Jak to powiedziałem, sprężynowanie. Sprężynowanie to podobnie po to, że po prostu tą monokulturę, którą mam prowadzić monotematyczną, czyli orka, uprawa, wszystko w jedną stronę. Trzeba mać to wszystko i po prostu to lepiej, żeby to wyglądało. Po drugie, żeby troszeczkę też przejeździć trochę po jej polach, bo to już długi czas się nie jeździła, to się mówi. Więc no po prostu co, dalej sobie w Szczyńskie bak mem, tam co to u nas 30 litrów i ja pojadę sobie 5,5 hekta opierdolonej zbiorniku żynówką. I to nie na płytko. Ale zobaczymy. Ja to chwila nie będzie, jak to będzie pogoda. I to wszystko. Bo tego nie wiadomo, jak z pogodą będzie. Patrzę, z czego się dbać chce. A nie wiem, co dziwi. Zobaczcie, jest okosy, zajebista robota. Idzie. Co jak co, robota na pewno konkret idzie. Jestem zadowolony. Więc wiem, że na pewno bez kobiet będzie musiał obrazić. Dla mnie, do gospodarstwa na pewno. Jeszcze się nie wiem, pogadam może, bo jeszcze pożyczył mi go na właśnie poprawki pod wiedzę typowo. No bo jeśli tak już robi tak pięknie po tym właśnie poplonie, ten poplon tak zmiesza, to tam też pewnie będzie zajebiście ta robota wyszła. I powinno mi się elegancko. To poprawione, uprawione. Bo idzie robota, nie oszukujmy się, też trzymamy tej 12 na godzinę. Nic tu już naprawdę robota będzie szła. No myślę, że też jak ci będę, to będę chciał też no, pewnie jakiegoś mniejszego bezokowca wziąć. Może inaczej zbudowanego, nie będzie mniejszego, tylko po prostu inaczej zbudowanego. Żeby troszeczkę teraz, nie 14-15 na godzinę działać. No bo to też musi mieć przemiał ziemi, no nie oszukujmy się, to musi mieć przemiał przy ziemi, żeby to po prostu jakoś fajnie wszystko szło, tam jakieś te 5 czy 10 na godzinę.
po prostu już ten przedmiot tej ziemi miało. I żeby to po prostu jakoś w miarę akceptowalnie po prostu szło na tych polach. Gdzie mamy praktycznie już te winkle porobione, tylko będzie porobione. Trzeba nie tylko siąść, wziąć siewnik i już trzeć. Tak tu można powiedzieć. Jeszcze nie wiem, czy teraz też nie będę ogólnie chciał nagrać siewu. Słuchaj, ale zobaczymy, co będę miał w głowie, jak będę sobie wszystko to układał. Więc naprawdę to jest ciekawie. Taki bez oko, w ten sposób można sobie robić. Chyba, nie przedłużam dzisiejszego odcinku, bo na tyle. Jakiegoś, jak się spodobało, to jeszcze ktoś powie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.